deklarację ze strony chrześcijan pozwalającą mi zakładać, że będę miał szansę przekonać ich do tego, żeby w drugiej turze również i w mojej osobie widzieli prezydenta miasta Szczecina. Nie bez powodu w takim gronie dzisiaj się spotykamy, aby Państwu, a za Państwa pośrednictwem po raz kolejny wskazać, czy podkreślić, jak wielką wagę w zarządzaniu. Ten wynik, który Platforma Obywatelska osiągnęła, ten wynik, który również jest moim udziałem, bardzo nas satysfakcjonuje. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym wyborcom, ale dziękujemy, rozkoszne nam słów podziękowania dla